Jezus Maria, kto do mnie dzwoni o tej porze? Halo, kto do mnie dzwoni o tej porze? Zaproszony na forum, panie doktorze. Tak? Pan Zbigniew czeka. Dobrze, pani Iwonko, już idę na salę. Siemanko ziomki, z tej strony Padcraft i dzisiaj będę chirurgiem. To jest Zbysiu i ma problem z nerkami. Trzeba mu z tym pomóc. Niestety płachta nam tutaj troszkę wchodzi w drogę, a więc co my tutaj mamy? Troszkę masz tutaj, widzę, poskręcane jelito grube, ale to nic, myślę, że weźmiemy sobie tutaj łyżkę, ona nam pomoże na pewno. O, co wzięliśmy? Skalpel też może być, jak najbardziej. Okej, więc wejdziemy ci, cholera, tutaj troszkę w brzuch. O, spadł mi zegarek, no cóż, nic z tym nie zrobimy. Wejdziemy ci tutaj troszeczkę, stary, ja wiem co robię, nie musisz się bać, jest okej. Wchodzimy tutaj. Trzeba tą, kurde, tą kiełbachę tutaj taką, co nam trzyma, trzeba to jakoś odciąć, a nie wiem jak. Więc wyjdziemy sobie tak, o, trochę ją tam potniemy ostro. Mam nadzieję, że nie zdechniesz i będzie wszystko okej. Ale jesteś oczywiście w rękach profesjonalisty, więc nie musisz się bać. Musimy tutaj jakoś wejść, dziomy. Strasznie dawno nie grałem w tą grę. Musiałem przejść pierwszą misję, gdzie musieliśmy po prostu zrobić transplantację serca i całkiem dobrze mi poszło. W tej widać, że też dobrze mi jak najbardziej idzie. Poruszajmy jeszcze tym trochę. Nie da się. Okej, weźmy sobie może ten zegarek, usuńmy, bo to jednak... O, nie chciałem wam pokazać fakensa. What the fuck, naprawdę. Weźmiemy sobie coś hardcore... O, to jest fajne. Wygląda trochę jak karambit z CS-a, co nie? Czy nie bardzo? Nie macie też takiego przeczucia? Patrzcie, no karambit, no co mam powiedzieć. Dobra, lecimy. Tnij się, tnij. O, coś chyba poszło. Co zrobiłem? Tyrurururu, właśnie tam. Głęboko. Wow, jak ty dyszysz, kolego. Coś ci się dzieje? Nie wiem, krwawisz czy jakoś, nie wiem. Co ci się może dziać, naprawdę nie wiem. Wow, troszkę krwawisz, kolego, ale nie, my temu zaradzimy, nie bój się. Mamy tutaj troszkę marihuaniny. Wstrzykniemy ci ją w oko może. Czy to działa? Wow, shit! Kościu, krwawisz jeszcze bardziej. Jak to się robi? Wbij się mu w ucho albo coś. O! Musimy, o kurde, musimy ją dać tak w dół. I teraz wbić. Wbij się w ucho, w cokolwiek. Czemu on tak krwawi co czas? O! O, działa. Nie działa. Nie da się wolniej tego? O, jest wolniej, wuuu! Nieźle. Dobra, więc chyba już żeśmy mu tu odkleili te wszystkie rzeczy. Nie. Dalej nie mogę tego wyciągnąć. Zbychu. Nie chcę wam naprawdę tego pokazywać. Czemu? Ty głupia gra. Weź ty się odczep, jakoś może w tenery. O, tak trzeba było od razu. Cholera było, tak trzeba było od razu. Teraz możemy to wyciągnąć. Możemy wyciągnąć tą kiełbasę. Czy uda się nam? Karambit, wiedziałem, że karambit mi pomoże. To było pewne. O, cholera, musimy... Weźmy jeszcze raz tego karambita. Przesuńmy go trochę. Nie, żeby nie wpadł. O, shit, bro. Nie chciałem cię tak ranić. Okej, on się nam już nie przyda. Weźmy sobie skalpel jakiś. Chodź, skalpelku. Skalpelku! Yeah, baby! Wejdziemy teraz, patrz. Wejdziemy i obetniemy tam troszeczkę panu ładnie te nereczki, żeby one się odczepiły. O, cholera. Nie zgiń! Nie zgiń, ziom! Zbychu, bądź ze mną. Damy radę. Jak ja mam, cholera, tam wejść w te nerki, je obciąć? Czy one się mogą obciąć? Halo? Nie! Czy ją się uda wyciągnąć? Choć jedną. Może uratujemy choć jedną nerę. Nero! Okej, to trzeba chyba wyciągnąć. Nie! Zbychu! Kurde. Zbychu był moim największym kolegą. On jako jedyny miał latające jelito grube. Ale spróbujemy jeszcze raz. Okej, Zbychu, tym razem nie dam ci umrzeć, okej? Teraz wiemy już, jak to zrobić. Wiemy, że karambit jest bardzo dobry i on nam pomoże.
Nie da się. Kurde, tyle na siłce siedzę i serio tego nie mogę. Nie mogę tego wyrwać? Co mamy zrobić w tym? Może łyżka nam pomoże. Spróbujmy łyżką. Oh shit. Niezła faza. Jeszcze wydłubiemy mu to łyżką, świetnie. Będzie dobrze. Zbychu, nie martw się, mi się nic nie stało. Mi się nic nie stało. Kurczę, tym razem uda się nam na pewno. Jestem tego pewien. Jestem tego naprawdę pewien. I teraz spróbujemy się dostać do twoich nereczek, więc bierzemy tą kiełbachę. Jakąś dziwną. Staropolską, czy jaką inną. Okej, tutaj mamy większe. Tutaj to wygląda jak alien w ogóle. My takie coś mamy w sobie, w środku? Masakra. Taką kiełbachę, taką długą. O, to właśnie. Wygląda jak worm jakiś. Cholera, Zbychu, jesteś zły, naprawdę. Czemu ty nie chcesz? No, fuck my life. Zbychu, zawiodłem się na tobie, naprawdę. Współpracuj ze mną tym razem. Teraz się nam uda, naprawdę, mówię ci to. Nie bój się, okej? Okay? Lecimy. Lecimy, będzie spoko, naprawdę, mówię ci. To jest podróż, którą musimy sami we dwoje przejść. Ja muszę nauczyć się, jak cię nie zabić, a ty musisz nauczyć się, jak ze mną żyć. Więc przetrwaj, proszę. Zbychu, oddaj mi swoją kiełbachę, Jezus Maria. Sam jej nie zjesz. No ciachnij się, kiełbacho. No nie mogę, naprawdę, Zbychu, co ty robisz? No dawaj. Dobra, karambit jest do dupy, wolę bajonetę. Okej, bierzemy tutaj skalpel, może on nam pomoże. Skalplu? No dawaj, stary. Weź to, wyciągnij. Jest, dobrze. Zbychu, nie. Zbychu, nie. Okej, ziomy, wcale nie gram w to już 20 minut ponad, więc spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay, damy ci płachtę może na twarz, żebyś się lepiej czuł, nie wiem, może ci to, no, lepsza czapka, świetnie. Więc, teraz robimy to jak profesjonalista, idziemy sobie po ten oto skalpel. Weźmy ten skalpel, cholerka, tylko tak ładnie. O, świetnie, trzymamy go jak pełen profesjonalista i tutaj musimy tak, ciachnąć tu. O Jezus, jak to zrobiłem świetnie. Aż się zdziwiłem. Proszę cię, Zbychu, daj się ciachnąć, Jezus Maria, Zbyszek! Zginiesz, jak tego nie ciachniemy, okej? Jest! Wszystko się ciachnęło jak nic. Ło! Profesjonalista. Jeszcze to zielone mu ciachniemy, wszystko mu ciachniemy naraz, cholerka, nie będziemy się tutaj przecież bawić z nim. Ciachniemy mu wszystko naraz. Świetnie, tutaj jeszcze tą nerę przez to też ciachniemy, czemu nie? Chyba się ciachnęło wszystko, co wymyślicie. Ja myślę, że jak najbardziej tak. Trochę traci tutaj krwi, więc weźmiemy sobie to, tylko się nie ukłujmy. Nie chcemy mieć fazy i proszę bardzo, wbijemy ci to tak tutaj w policzek. Ty, nie wiem czemu tobie najlepiej w policzek, bo nie krwawisz, aby wszystko inne krwawisz. Okej, okay, spoko, weźmiemy sobie to. Wywalaj. Ty też wywalaj stąd. Ty jak najbardziej kiełbaso i ty alienie jakiś brzydacki. O, mamy już nerkę, też wzięliśmy na raz, to jest już dobrze. Chyba powinniśmy uratować Zbycha, chociaż wszystko się może zdarzyć. Zwłaszcza jak ma takie alieny w sobie. Kurde, chodzę na siłkę, uda się! Yeah, pięknie. Wywalimy to, weźmiemy sobie tutaj jego to nerę. O, jest, świetnie, udało się. Teraz musimy ją tylko wziąć. Tylko wziąć, cichutko, powoli. Zbychu, śpi sobie tam, nie bój się, nic się nie dzieje. Chodź, nereczko. Nie możemy do niej się dostać, o co chodzi, nerko? Wkurzasz mnie już, chodź. Chodź, nero. No nerka, wkurzasz mnie już, chodź tu. Nie mogę z tobą, naprawdę, nerka. Jezu, jak moja nerka jest tak uparta jak ta, to nerko też cię nie lubię, wiec o tym. Bo będziesz miał trzy nerki, ci zaraz wrzucę trzy nerki i to by nie będzie fajne, stary. Chcesz mieć trzy nerki, nie chcesz, to weź się. Kurde, skup i oddaj mi swoją nerę, tą co masz. Dawaj ją, no stary, Jezus Maria. Mam ci jeszcze raz tam skalpelem wjechać, czy o co chodzi? Wiesz co, walę cię, Zbychu, wkurzyłeś mnie, będziesz miał trzy nery, okej? Okay? Mam gdzieś, co ty tam mówisz. Co mówisz? Nie chcesz mieć trzech nerek? Sorry, stary, zmusiłeś mnie. Następną nereczkę dostaniesz i będziesz miał trzy nerki. Będziesz trzynerkowy, Zbychu. Proszę cię bardzo. Czemu to nie działa?
Człowiek z trzema nerkami nie działa? Czemu mi tego wcześniej nie powiedzieliście? Ja nie mogę. What the fuck? Zbychu, przyjmij tą nerkę. Daję ci ją w prezencie, naprawdę. Jest! Jest, udało się po pół godziny. Jesteś ziom, jesteś teraz trzynerkowy Zbychu, ale to nic, więc dzięki ziomy, że to oglądaliście, jeżeli spodobało się wam i jesteście happy, że Zbychu jednak żyje, to dajcie tego lajka, nie zapomnijcie. Wbijajcie na Facebooka, tam dzieją się wszystko rzeczy, teraz za niedługo będę wracał z Polski, więc może was spotkałem, może nie, kto wie. Jeżeli tak, to pewnie to jest na Instagramie lub na Facebooku, więc tam wbijajcie. Dzięki za oglądanie. Już nie chcę być chirurgiem. Do zobaczenia, do następnych. I hej!